pojawią się na scenie. I w ten sposób będziemy mogli już oficjalnie bardzo uroczyście rozpocząć siódmy Wałbrzyński Jarmark Świąteczny. To, co Państwo widzą, to jest naprawdę świętego Mikołaja z Rowaniemi. Zapraszamy, święty Mikołaju. Zapraszamy świętego Mikołaja specjalnie do nas na scenę siódmego warmińskiego jarmarku świątecznego. Państwa oczywiście poprosimy o brawa dla świętego Mikołaja, chociaż on akurat chyba otuchy i wyrazów wsparcia nie potrzebuje, ale na pewno milej mu się zrobi, kiedy w ten sposób go powitamy. I Państwu też cieplej. Poproszę o brawa, duże brawa. Poprosimy o brawa dla świętego Mikołaja z Rowaniemi. Zapraszamy serdecznie. Ja podejrzę, czy tak, proszę Państwa. Oto i on, Mikołaju, ależ nie każ się tyle prosić tak długo. Zapraszamy do nas, dzieciaki. I oto on, gość specjalny siódmego warmińskiego jarmarku w Olsztynie. Szanowni Państwo, Santa Claus przed Państwem. A skoro jest Mikołaj, to oczywiście nie może... O, ja też bym się chciała przywitać. A kto był grzeczny w tym roku, od razu widać. Bez uszczypliwości, chociaż na początku. Drodzy Państwo, tak, skoro jest święty Mikołaj, to do tego grona, które jest już na scenie, chcielibyśmy także bardzo serdecznie zaprosić gospodarza miasta, gospodarza tego wydarzenia, czyli siódmego warmińskiego świątecznego jarmarku, panie i panowie, prezydent Olsztyna, pan Piotr Grzymowicz. Witamy serdecznie, poprosimy o brawa. Witamy, panie prezydencie. No i oczywiście nie może zabraknąć partnera strategicznego jarmarku razem z nami. Agnieszka Zik-Rafalska, dyrektor do spraw inwestycji publicznych Philips. Zapraszamy do nas i dziękujemy za te wszystkie światełka. Dziękujemy pięknie. Drodzy Państwo, brawa dla Philipsa. Niezmiernie jest nam miło, że Philips po raz kolejny w Olsztynie jest z nami właśnie na jarmarku. Drodzy Państwo, zanim poproszę pana prezydenta o wypowiedzenie tej magicznej formuły otwierający jarmark, Państwo pozwolicie, że jak zwykle przekażę mikrofon Mikołajowi, który z roku na rok coraz lepiej mówi po polsku. Hej. Terveisiä vaan sieltä Lapista kaukaa Rovaniemeltä. Tiedättehän mikä Rovaniemi on. Aja, jaki jensiklepsi? Po polsku. Tak, po polsku? Dobrze, to jako tako idzie po polsku. I serdecznie pozdrawiam z mojej Laponii, miasta Rovaniemi, które dla was na pewno jest znane miasto. Nie tylko Mikołaja miasto, ale też miasto Bliźniacki, Olsztyna. A 10 dni temu podróżowałem do Polski, ale wtedy mieliśmy śnieg Rovaniemi, pół metr i jakieś 10 stopni minus, to znaczy zima. A takie czasy teraz, że nie wiadomo, jak to jest tam teraz, może pada deszcz. Ale będzie jeszcze śnieg, jeżeli teraz nie ma. I tutaj nie mogłem poruszować śniegiem do Olsztyna. To jest coś, co ja nie mogę załatwiać. Wiele rzeczy załatwiam, ale to jest trudna sprawa. Ale jeżeli teraz nie ma śniegu, to może jutro, a pojutrze, w następnym tygodniu, no to będzie. A bardzo miło spotkać z wami znowuż, tak tradycyjnie już tutaj w Olsztynie, w Polsce ja czuję się jak najlepszym domu. A oczywiście całe Polskie czuję się jak w domu, dlatego że tyle mam się celu w
tym kraju. A choinka jest tutaj, taka piękna choinka u was jest. Przepraszam, że spóźniłem się na leczenie tej choinki. Włączenie tej choinki, ale wiecie, że bez to też dobrze pracuje. Dziękujemy święty Mikołaju. W takim razie prosimy brawa dla świętego Mikołaja. Mikołaj mówi wszystkimi językami świata, jak ktoś kiedyś mądrze powiedział. Tak, to prawda. Natomiast od razu informacja dla Państwa. 17:30 jutro proszę być z dzieciakami na scenie staromiejskiej, na scenie jarmarcznej będzie święty Mikołaj. No, pan był bardzo grzeczny. Nie mam wątpliwości. Dobrze, moi drodzy, nie czekajmy dłużej. Po prostu otwierajmy jarmark. Panie prezydencie, bardzo proszę. Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy przyszliście na otwarcie już naszego 7. jarmarku. Widzimy, Mikołaj jest w doskonałej formie, przyjechał z daleka, z Laponii. Mówił o tym z partnerskiego naszego miasta, miasta Olsztyna, Rovaniemi. Poza tym mówi coraz lepiej po polsku, a więc jestem przekonany, że kolejne następne lata będziemy gościć Mikołaja i będzie jeszcze cały czas mówił lepiej. Ale już bezpośrednio dociera do naszych dzieci, przyjechał z prezentami i będzie naprawdę bardzo gorąco. Szanowni Państwo, wiele atrakcji przygotowaliśmy. To już 7, jak wspomniałem, jarmark. Jestem przekonany, że wspólnie całymi rodzinami, zarówno olsztynianie, jak i nasi goście spoza Olsztyna, będziemy po prostu uczestniczyć we wspaniałym święcie. Święta Bożego Narodzenia tuż, a więc zdrowych, pogodnych, rodzinnych, uśmiechniętych, radosnych świąt życzę Państwu wszystkim. Jarmark potrwa do końca tygodnia, natomiast w przyszłym tygodniu rusza tramwaj. I chciałem zaprosić wszystkich Państwa, do końca roku jeździmy bez opłaty, do 31 grudnia. A więc wiele atrakcji jeszcze przed świętami, a dzisiaj pozwolę sobie. No to odliczamy, panie prezydencie. Tak, dziękujemy, odliczamy za ten prezent tramwajowy i od 10, proszę Państwa, do zera wszyscy odliczamy i po jedynce pan prezydent wypowie formułę. A zatem 3, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 7 warmiński jarmark świąteczny ogłaszam za otwarty. Brawo!
Przysiądzę kolejny.